Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. Tak, kopnij się w dupę. Jesteśmy już po nocy, bo niestety zerspiło mnie całkowicie gdzie indziej. Więc akurat się przespałem, więc myślę, że jest git. Idziemy do tego pokoju, gdzie nam kazano. Po nowe budki chyba, sobie pamiętam. Dobra. Nie ogarniam tych linek nadal. To jest fakt. Ale myślę, że tutaj nie będziemy mieć żadnego problemu. Widzę, że w końcu widzę, ile mam strzał, bo chyba wcześniej nie zauważałem tego. Dobra, siekierka w łapkę. Troszeczkę scavengingu. No i co? Tu są inhibitory. No to ja idę po te inhibitory. O, idę. Proszę. Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Tym bardziej będę dotykał. Wszystko jak leci. I znów Black Spike. Standardowo. Nie wiem czemu. Włączmy tego agregata. Dobra, powinniśmy wziąć tylko buty i spadać, nie? Ale wiem, że gra oczekuje od nas tego, że będziemy musieli tu wszystko przeszukać. Męskie buty? Ohoho. Fajnie. Ciekawe, czy działa. No może tego nie testuj? Nasza składanka? Znam nieco inną, Lawan. Miałeś niczego nie dotykać, stary. Pojemnik z inhibitorami. Cóż tu jest? Dywan na ścianie? Rosja! Mielusza. Dobra. To co, idziemy na górę chyba, co? Tu są inhibitorki. No, Lawan. Kto by przypuszczał? Ulala. Znalazłeś się już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Majfusie. Jest jeszcze jeden pokój za dyktą. No. Ten się z naszym państwem, tak? Za jaką dyktą? Jak ja się tam mam dostać? Halo, gro. No, weź to kopnij. Muszę to wywalić? Ej, ja się tu nie mogę dostać. Halo. Klikam F, ale to nie idzie. To poniżej gdzieś? Za jaką dyktą? Już tu nic nie ma. Danowski! Przecież tu nic nie ma. No dobra. Kurde, teraz wytrzymałeś tego. No serio, tu się nie da przejść. Co ta gra odwala? Tu się nie da przejść. No przecież widzę, że da się. W sensie, że można. Rozwal to. No, jakie jaja. Panie Fertku. Nie rozumiem. Za jaką dyktą? Czemu ty, Aiden, skakujesz na żerandol? Przestań. Nie rób mi czegoś takiego. Za jaką dyktą? Może ja muszę przejść troszeczkę wyżej. Bo Aiden nie potrafi. Nie no, tu raczej się nie da wejść. Boże tu, ale tutaj też wątpię. Za jaką dyktą? Gnoju jeden. Zamknij drzwi. Jeszcze raz. Po cichutku, bo tu mi się wszystko zlewa strasznie. Tu dykty nie ma. Tu również dykty nie ma. Jedyna dykta, jaką widziałem, to była tu. Ale kurde, co się dzieje? No nie da się.
No nie da się, kurde. Nie da się. Za jaką dyktą? To jest obraz. Magiczny dodatkowo. No nie da się. No jaja, po prostu jaja. No nie da się tu wejść. Kurwa, ale jestem głupi. Ale ja jestem głupi. Lałam? Wyglądasz prawie na szczęśliwą. Ale ja jestem głupi. Jezu, nie mogę. Przytulne gniazdko. Kim był gość, który z tobą mieszkał? Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Czemu przeprowadziłaś się do kantyny? Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Lałan. Masz chyba ciężkie wspomnienia. Spinacz, ale ten łuk jest słabszy. Inhibitorki. I to całe trzy. Czyli znów sobie ulepszamy, ale dobra, idźmy teraz już pod HP. Taminę myślę, że mamy dużo. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Ty już wiesz, o co chodzi, cwaniaczku. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. Ano są. To się nazywa widok. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Dawaj te buty. Lałan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lałan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja wcale... Lałan, czekaj! Co? Hakon! Ty gnojo! Niech sobie chwile i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlak Lałan! O kurka, wódka. To Hakon był tutaj takim... stalawista, baby. No wybaczcie mi za to, serio, nie widziałem tego na dole, nie wiem czemu to tak wyszło. Czyli Hakon był romantykiem. Lałan, no weź już przestań się buczyć, no. Jak buczaczo w naszym Discordzie. Dobra, tędy. Lałan. No i co, gdzie ty jesteś? Lałan, jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. A jak? Standardowo. Dobra. Myślę, że tak, tu dolecimy. Coś muzyka się glitchuje. Nie wiem, czy my tam dolecimy w ten sposób, chyba że zrobimy na okrętkę. No nie, to były jaja, po prostu jaja. Właś. Dobra, wlazłeś. Ratunek masz. Ocalańcu. Uratowany, proszę mi dać punkty i dziękuję, dobranoc. Nie wiem, jak ci dziękować.
O. Czy to wystarczy? Dawaj. Nie wystarczy, no ale jaki mamy inny tryb możliwości? Żaden. Hop. Jest ten dach? Dach jest tam. I tak, tutaj zetka. Dobra. Kuśka. No jeszcze może tego sprintera rozwalimy sobie na to. Kurde, nie chciałem z łuku. Chciałem z tego. No ale dobra, wyszło jak wyszło. Dobra, to jest stół. Uuuu! No czekamy na ciebie. Oj, nagranka. Wiem, będziemy te nagrania odsłuchiwać spokojnie. Mówię to już 5 albo 8 raz. Dobra, czekamy. No i się zrzemniemy chyba. Aha. Masz twoje buty. Lepiej weź też to. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Empatia czy praktyka? Empatia. Loan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups, ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? No, chyba teraz ma to miejsce. To działa raczej w drugą stronę. Nigdy. Wdajemy się w romans? No wdajemy się w romans. Właściwie to... my... A, nieważne. O, wstydnij. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie łabędź. Łabędź? Tam, spójrz. Łabędź. Kiedy patrzę w gwiazdy, zawsze znajduję go pierwszego. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się?
Nawet tak. Zapytaj o Hakona. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić. Przynajmniej dostałam nauczkę. Na całe życie. Wciąż cierpisz. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. Zapytaj o wiersz. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią, po róża licjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. Tylko słowa. Chodźmy spać. Mam nadzieję, że to nie będzie żadnych erotycznych cutscenek, bo będę musiał to wycinać. Albo przynajmniej blurować. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Oj. Zabicie go nie cofnie czasu. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No. Dobrej nocy, Aiden. Przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś był. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... przejebane. Uspokój się. Przyjdź do lepiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Aiden. Dobra. Niedługo będę. No dobra. Gdzie to jest? Nowe wyzwanie. Zadanie związane z fabułą. Mamy umiejętność parkouru nową. Uhuhu. Daleko to jest? No nie. Nie jest daleko. Zresztą się sporo punktów odblokowało. Mam jakiegoś questa, weźmy sobie go, bo i tak tu są w sumie wieżyczki do odlatywania. Coś pięknego. Co to za piosenka? O, jest bardzo stara. Tam, skąd pochodzę, kobiety śpiewają, żeby ich mężczyźni wrócili bezpiecznie z morza. Więc śpiewałaś dla kogoś konkretnego? Dla narzeczonego. Ale on już nie wróci. Zginął podczas bombardowania miasta. A przykro mi. Minęło 11 lat, a ja ciągle o nim myślę. Czuję się, jakby mnie ktoś przeklął. Nawet to, że tu dzisiaj jestem, to z jego powodu. Jak to? Będziesz się śmiał. Nie.
Przed ewakuacją ukryłam kilka pamiątek w sejfie w mojej pracy. Pomyślałam, że jeśli je odzyskam, przestaną mnie dręczyć te stare myśli. Pamiątek po nim? Tak, to listy. Są bardzo osobiste. Niestety budynek biura jest kompletnie zniszczony. Musiałabym umieć latać, żeby się tam dostać. Mogę pomóc. Mógłbyś to zrobić? To tamten biurowiec. O tam. A sejf? Jest w biurze na piętrze, w dziale kadr. Kod to 2 razy w prawo, raz w lewo, raz w prawo. Pamiętasz? Czekajcie, 2 razy w prawo, raz w lewo, 2 razy w prawo. Jeszcze raz. Możesz powtórzyć? 2 razy w prawo, raz w lewo, raz w prawo. A, 2, 1, 1. Zapamiętam. Pamiętam. Miło, że chcesz mi pomóc, ale nawet nie wiem, jak się nazywasz. Jestem Aiden. A ja Charlotte. Dziękuję, Aiden. Drobiazg. Zaczekaj na mnie. No to se kurde poczekasz. Dobra, lećmy dalej. Lawan, tu Aiden. Zgłoś się. Lawan? No, Lawan, odezwij się. Jesteś tam? O, świetnie. Naprawiam nadajnik, a ty zaczynasz milczeć. Nie rozumiesz, że ona jest w ciężkiej sytuacji. Aiden, ty buraku. Daj jej trochę czasu. Cierpliwości. Kurwa, czemu ja miałem gulmeny? Czemu? Why? Jezu. Oczywiście o zmierzchu lecimy. Czemu ja miałem gulmeny? Czy miałem hak wcześniej? Tutaj od początku? Nie, chyba nie. Na szczęście nie. Co tam jest? Ojejku, kryjówka Josha. Kim jest Josh? Ciężkie pytanie. Odpowiedzi niestety nie znam. Uuu. I na górę. Dobra. Już jest blisko. Frank, lecimy do ciebie. Lecę ci wpierdzielić. Nie no, żartowałem. Ojej! Ale mnie zniosły wichry, no. Dobra. I tam, panie Frank. Tu Frank z Radia Wolne. Wasz sąsiad. Wasze miasto. Znów i na zawsze. Bez odbioru. Pogadajmy, Frank. Słuchaj, źle zaczęliśmy naszą znajomość. Chciałbym naprawić ten błąd. Napij się. Dla mnie. Frank, naprawdę nie mam na to czasu. Muszę w jakiś sposób znaleźć moją... Posłuchaj. Czy to... Renegadzi, ta. Jak ci się udało? Wieżowiec Więcej był kiedyś kontrolowany przez wojsko. Nie służył im tylko do nadawania. Dzięki tobie możemy teraz słyszeć wroga. Zdaje się, że Walt szuka tej samej bazy danych, co ty. Ale obserwatorium tonie w chemikaliach. Nie mam pojęcia, jak działa to gówno GRE. Ale Waltz chyba coś o tym wie. Może obserwatorium to nie jedyne miejsce z dostępem do bazy danych. Ta rozmowa to wszystko, co masz? Na razie. Ale jeśli podejdziemy bliżej i włamiemy się na ich częstotliwość, możemy lepiej poznać plany Waltza. Jak? Transmisję, którą usłyszałeś, przechwycono w pobliżu starej wojskowej anteny w Wharf.
na południe od Marsh and Lane. Jeśli aktywujemy tę antenę, wzmocnimy sygnał i będziemy słyszeli każde ich słowo, każde zająknięcie. Będziesz dokładnie wiedział, co knuje Waltz. Właśnie tak patrzę na czat Discorda i widzę, że nasza Ari przepierdzieliła całe shirobuksy, kurde, na losowanie ruletki. I to jest mega śmieszne. Przepraszam was za to, ale to po prostu jest genialne. Ojej, dobra. Powiedz mi więcej o tych antenach. Powiedz mi więcej o tych antenach. Wojsko zamontowało je na najwyższych budynkach, żeby objąć całe miasto. Bardzo trudno się do nich dostać, ale nam potrzebna jest ta najbliżej miejsca, gdzie siedzą renegaci. Przy silniejszym sygnale będziemy słyszeli każde ich słowo. Plus jest taki, że ta antena jest najbliżej kantyny. Bez większych problemów ją namierzysz. Nie szybciej byłoby znaleźć Waltza? Szybciej byłoby go po prostu znaleźć. Nie cierpliwisz się. Rozumiem. Wiem, jak to jest zmarnować za dużo czasu. Musisz jednak stąpać ostrożnie. Pamiętaj, mówiłeś, że Waltz włączył ponownie prąd. A później renegaci najechali Central Loop. Coś się święci. Lepiej będzie zebrać jak najwięcej informacji, zanim stawisz mu czoła. Dlaczego renegaci przyszli do Central Loop? Czyli myślisz, że to Waltz posłał renegatów do Central Loop? Do tej pory pułkownik trzymał ich na krótkiej smyczy w swojej twierdzy. Ale dzikusy, których ostatnio obserwujemy... Kurwa... Coś musiało się zmienić. Jeden ze speków powiedział mi, że Waltz szuka czegoś o nazwie... X-13. Nic mi to nie mówi. Powinienem wiedzieć coś jeszcze? Coś jeszcze, zanim ruszę? W zasadzie tak. Spójrz na ten plakat, Aiden. Nocni biegacze wierzyli w te słowa. Żyli nimi. Myślałem, że jesteśmy rozdarci jak ta kartka papieru. Ale to credo nadal coś znaczy. A jeśli zwiększysz zasięg, będę mógł się skontaktować z niedobitkami nocnych biegaczy. Jacyś muszą jeszcze żyć. Już rozumiem. To sporo dla ciebie znaczy, prawda? Nie tylko dla mnie. Dla wszystkich tutaj. Ale kogoś tu brakuje. Wiesz, dlaczego przez cały ten czas nie wyrzuciłem tego plakatu? Przez Lawan. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, miała 8, może 9 lat. Była ledwie żywa. Wyglądała, jakby nie jadła od roku. I próbowała pomóc jakimś dzieciakom odzyskać kryształ od złodzieja. Koleś groził im nożem. Był 2 razy większy od niej, silniejszy, a ona dopadła do niego. Tak mocno ugryzła go w rękę, że jego krzyk musieli słyszeć aż w Old Villador. O wszystkim dała kryształ jednemu z chłopców i poszła sobie. Nie miała z tego żadnej korzyści. Nie musiała ryzykować. Spojrzałem na nią i pomyślałem, że tylko tyle nam zostało. Jako ludzie możemy ze sobą walczyć. Każdy w imię swoich interesów. Albo niezależnie od okoliczności. Możemy walczyć za innych. Wtedy spisałem te słowa. To dzięki tej dziewczynce nocni biegacze stali się tymi, kim byli przez lata. I jeśli mamy się odrodzić, nie możemy zrobić tego bez niej. Dlaczego nie bez niej? Dlaczego nie bez niej? Widzisz, ona jest twarda. Może za twarda. Szkoliłem ją, opatrywałem jej rany, ale tej największej nie uleczyłem. Zemsty. Zbudowała wokół siebie bardzo gruby mur i wciąż nie wyzbyła się gniewu. Jak tego nie zrobi, to ją zniszczy. Wiem, jak to brzmi. Przyganiał kocioł garnkowi, nie? Nie mogę nikogo oceniać, Frank. Dzięki. Lawan ma pierdolca na punkcie tej swojej listy. Musi o tym zapomnieć. Inaczej przez to zginie. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż ja. Jakie są jej demony? Jest ich zbyt wiele, ale na szczycie jest sam szatan. Czyli Hakon. Znasz go? Tak, spotkaliśmy się. Wszystko przez tę misję w wieżowcu VNC. Hakon był przeciwny od samego początku. Przekabacił Killiana. Mówił, że to samobójstwo, ale ja znam prawdę. Skurwiel stchórzył, to jasne jak słońce.
Do tamtej pory miałem go nie tyle za nocnego biegacza, co za kandydata na przywódcę. Ale on miał nas gdzieś. Podarł nasze credo, zanim uciekł, a tym samym podzielił nocnych biegaczy. Jebany tchórz, nawet dopiętnie dorastał Lawan. Dobra, zaczynam się nakręcać, a musimy się skupić. Naprawdę wierzysz, że Hakon to tchórz? Hakon zabił Lukasa. To wymagało odwagi. Jeśli to naprawdę był on, to znaczy, że za wszystkim stał Waltz, a sam Hakon jest teraz jego przydupasem. Prawda. Wykastrowane kundle są jeszcze bardziej posłuszne. Dokładnie. Dobra, to już idę. Dobra, już idę. No to działaj. W razie czego dzwoń. Przypominasz mi Lawan, zanim dostała obsesji na punkcie tej swojej listy. Będę nasłuchiwał dla ciebie renegatów. Dowiem się, co knuje Waltz. Słowo. Credo. O, możemy mieć to nagranie. Dobra, mamy je. Pięknego dnia, Villedor. Villedor, pięknego dnia. Ale ja wam życzę też pięknego dnia, moi drodzy, bo to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. W opisie, ewentualnie w tej stawce, która jest na początku. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!